Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 25 lat minęło, tak? Jak z bicza strzelił. Jako, że skromność nigdy nie była silną stroną mojego charakteru, to muszę powiedzieć, że przez 25 lat byliśmy chyba najwierniejsi ideą wolności i zdrowego rozsądku, na których to zasadach zdrowego rozsądku zbudowany jest wolny rynek. Serce mi rośnie, widząc Państwa tutaj w tym miejscu z nami, świętując właśnie i 25-lecie wolności w Polsce i też przy okazji naszą skromną rocznicę. Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele gospodarki wolnorynkowej, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj obchodzę moje 25-lecie drugiej młodości, która się zaczęła w roku 89, kiedy przeniosłem się z instytutu do firmy. Szczególny moment, 25 lat istnienia Centrum imienia Adama Smitha, w sposób oczywisty skłania nas do tego pomyślenia o 25 latach wolności. Ten szczególny rok przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego ogłoszony, przypominany, że jest to ten rok wolności, pokazuje, że wolność trzeba umieć zagospodarowywać. I państwo tę wolność w sposób skuteczny zagospodarowujecie intelektualnym działaniem, a i też organizacyjnymi przedsięwzięciami. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa mojego przyjaciela, nazwana pana Wilczka Mieczysława, była ustawą, która pokazywała, że już dopuszcza się możliwość wzięcia gospodarki we własne ręce. Oczywiście myślało się w myśl tej ustawy o drobnych przedsiębiorstwach i aktywizacji obywateli, ale równocześnie ja uważałem, że jeżeli stworzyłem firmę od zera, którą nie mogłem stworzyć inną niż państwową, zwłaszcza w tego rodzaju działalności, to również może to być moja prywatna firma.